bo ja nie startuję. Ja chcę dotrwać po ludzku. Rozumiecie to? Bo ja nie startuję. Ja chcę dotrwać po ludzku. Rozumiecie to? Mówię do tych 6 osób najwyżej. Wrogami akwaparku i moimi. I nie wolno w ten sposób występować przeciwko jasnym. Jesteście po prostu ludźmi złymi. I oświadczam to całkowicie poważnie. Mam nadzieję, że mnie słyszą wasi wyborcy. Już tego błędu nie popełnił, bo ja nie startuję. Ja chcę dotrwać po ludzku. Rozumiecie to? Wiecie, co to jest? Jak wy się zachowujecie? Jak ten człowiek śmie cały czas, a ten jego uśmiechnięty pan przewodniczący nie zabiera mu głosu? Dosyć, panie prezydencie. Nic nie dosyć, ja nie potrzebuję mikrofonu. Dosyć, panie prezydencie. Wypraszam człowieka. I od tego oświadczam, że nie zabiorę głosu. Zapraszam, nie będę pytał wydumanych, wyssanych z palca pytań pana wiceprzewodniczącego Rady Miasta Roberta Kujasa. Znowu się zgłaszam. Halo. Można by zadać zgodnie z życzeniem, ale nie, to nie oznacza. Proszę o głos. Nie oznacza, że w każdym momencie, w każdej chwili może pan zabierać głos. Prosił, powiedział pan, że w pana imieniu zabiorą głos panu. Ale ja nie w tej sprawie. Bardzo proszę. Twierdzenie, że ja miałem państwu wysyłać umowę, ja jej nie podpisałem. Po pierwsze, ja nie podpisałem, dopiero dziś się dowiedziałem o szczegółach zmiany zezwolenia na budowę. Bo to nie są sprawy. Czy pan zareaguje, panie przewodniczący? Czy nie? Panie. Uśmiechy? No dlaczego ja mam? Przecież... Nie pan, ja bardzo proszę. Panie przewodniczący, jeżeli pan dalej będzie tak prowadził jednostronnie, w sposób sobie właściwy, to ja po prostu opuszczę wraz z moimi pracownikami. I tyle. Bardzo pan nie proszę, widzi bezczelności w zachowaniu pana Kujawskiego? Nie widziałem. To pan na lewo by nie słyszał? Słyszałem, co mówił i żadnej bezczelności w tym, co powiedział. Powiedział, że ja was oszukuję. Pan nie chciał tego? Proszę nie krzyczeć. Słyszał pan czy nie? Proszę nie. Prezydentowi zarzuca się, że oszukuje, tak? Proszę nie krzyczeć. Ja bardzo proszę, by Wysoka Rada się też nad tym zastanowiła. Tylko tyle. Ja wytrzymam. Dziękuję. Mam nadzieję. Bardzo proszę. Bardzo interesująca jest kwestia pozwolenia na budowę. Chciałbym się dowiedzieć... Panie przewodniczący, chciałem odpowiedzieć na to pytanie pierwsze. Bardzo proszę, pan prezydent. Po uszy panu szkodzi. Wzrok. Zgłaszam się 4 minuty temu. Proszę państwa, na całe szczęście, że pan Kujawski, który starał się nieskutecznie, wielokrotnie bycie prezydentem, nie został. Jeżeli on sobie wyobraża, że prezydent 100-tysięcznego miasta nalicza kary umowne, to ja się wstydzę, że mam takie same studia. Ale odpowiem. Nie miałem i nie mam z tym nic wspólnego. To jest oczywiste. Każdy w miarę normalny człowiek o tym wie. Oczywiście dawią tym paru głosów, które wrzeszczą, krzyczą, że jestem prezydentem, ona się wstydzi za prezydenta, bo też jej się nie pogało tej pani. Proszę państwa, na to odpowie pan Wysoski, następnie odpowie pan Henryk Jaroszewicz. To są na razie te pytania. Powtarzam, nie będę pytał wydumanych, wyssanych z palca pytań pana wiceprzewodniczącego Rady Miasta Roberta Kujasa. Nie będę pisał, bo nie jestem jego pisarzem. I dziękuję. Panie prezydencie, po prostu my oczekujemy odpowiedzi dziś na tej sesji i na co pan odpowie, to już pan będzie decydował. No, panie widzi tu ludzi, którzy moi mieli zabierają głos? Tak, bardzo. Odpowiada to panu. Czekam, że proszę bardzo, prezes, tak jak pan prezes Wąsowski i pan dyrektor Jaroszewicz udzielą odpowiedzi na zadane dotychczas pytania przez radnego wiceprzewodniczącego Rady, kolegę Roberta Kujawskiego. Znowu się zgłaszam. Halo. Można by zadać zgodnie z życzeniem, ale nie, to nie oznacza. Proszę o głos. Nie oznacza, że w każdym momencie, w każdej chwili może pan zabierać głos. Prosił, powiedział pan, że w pana imieniu zabiorą głos panu. Ale ja nie w tej sprawie. Bardzo proszę. Panie przewodniczący,
Nie, że pan spróbuje być choćby obiektywny. Spróbować proszę. Proszę państwa, są osoby wszystkie kompetentne. Jest przygotowany pan dyrektor Wydziału Prawnego. Jest przygotowany pan dyrektor, który zajmuje się projektami unijnymi. Właśnie wszedł. Mimo, że ma córkę w szpitalu i chciał tam pojechać. Proszę państwa, wszyscy nad wyraz poważnie traktujemy tę sesję. Nad wyraz. Opuściliśmy wyjazd. Pan Sikorski miał być dzisiaj w Gdańsku. Został. Ja, wiecie, nie wiecie, powinienem nie być w pracy. Wszyscy traktujemy poważnie. Ale ten historyczny akt, śmieszny, dwóch pań, popierany przez pana przewodniczącego, tudzież wyciąganie bezsensownych zarzutów pod adresem prezydenta przez młodego człowieka, który mu się wydaje, że ja należał karę. Że to są tylko i wyłącznie moje sprawy. Proszę państwa, to jest jedna z inwestycji. Tak? Najważniejsza. To może za chwilę również proszę mnie zaatakować za wszystkie inne miejsca. Nie. Po prostu jesteście, mówię to tych sześciu osób najwyżej, wrogami akwaparku i moimi. I nie wolno w ten sposób występować przeciwko miastu. Jesteście po prostu ludźmi złymi. I oświadczam to całkowicie poważnie. Mam nadzieję, że nie słyszą wasi wyborcy. Już tego błędu nie popełnił, bo ja nie startuję. Ja chcę dotrwać po ludzku. Rozumiecie to? Wiecie, co to jest? Jak wy się zachowujecie? Jak ten człowiek śmie cały czas, a ten jego uśmiechnięty pan przewodniczący nie zabiera mu głosu? Dosyć, panie prezydencie. Nic nie dosyć, ja nie potrzebuję mikrofonu. Dosyć, panie prezydencie. Wypraszam sobie. Natomiast cieszę się, że ta sesja się odbyła, ponieważ widzimy po raz pierwszy w czasie tych obrad, jaka jest prawdziwa sytuacja związana ze Słupskim Parkiem Wodnym. Dotychczas wszyscy my, szanowni państwo, byliśmy okłamywani, że wszystko idzie dobrze, idzie zgodnie z planem, jest wszystko zacne. Tylko my jako radni się czepiamy. To też nie wszyscy, tylko ci głupsi, którzy uprawiają czarnowictwo. Natomiast panie prezydencie, o tym, że ta inwestycja, park wodny, inwestycja, która od początku do końca jest, za przeproszeniem kolokwialnym mówiąc, skopana, świadczy decyzja pana, bo z pana upoważnienia działali przecież dyrektorzy poszczególnych wydziałów. Mianowicie pana decyzja, panie prezydencie, z 12 stycznia 2012 roku po zmianie pozwolenia na budowę, gdzie jest zmieniony projekt budowlany, to jest pokazanie przez pana, jak ten projekt nie wyszedł. Dlaczego, szanowni państwo? Żeby wiedzieć, dlaczego ten projekt nie wyszedł, trzeba wrócić do takiego dokumentu, który nazywa się umowa. Zresztą, szanowni państwo, ja się czuję niepoważnie traktowany, bo pan prezydent te wszystkie skany i inne rzeczy, jeżeli by nas traktował poważnie, plus umowy i inne tego typu rzeczy, powinien nam przesłać w formie skanu, żebyśmy mogli się z tymi dokumentami zapoznać. Ja proszę o głos, panie przewodniczący. Ja proszę o głos. Ale? Proszę. Bardzo proszę. Mam prośbę, żeby pan przewodniczący, który widzę każdym razem, zwraca uwagę, również zwrócił uwagę na to, co mówi pański zastępca. Twierdzenie, że ja miałem państwu wysyłać umowę, ja jej nie podpisałem. Po pierwsze, ja nie podpisałem i dopiero dziś się dowiedziałem o szczegółach zmiany zezwolenia na budowę. Bo to nie są sprawy. Czy pan zareaguje, panie przewodniczący, czy nie? Uśmiechy. No dlaczego ja mam? Przecież... Nie pan, ja bardzo proszę. Panie przewodniczący, jeżeli pan dalej będzie tak prowadził jednostronnie, w sposób sobie właściwy, to ja po prostu opuszczę wraz z moimi pracownikami. Tyle. Bardzo a nie proszę, bardzo proszę. W zachowaniu pana Kujawskiego? Nie widziałem. To pan na lewej uchwy nie słyszał? Słyszałem, co mówił i żadnej bezczelności w tym, co powiedział. Powiedział, że ja was oszukuję. Pan nie chciał tego? Proszę nie krzyczeć. Słyszał pan czy nie? Proszę nie. Prezydentowi zarzuca się, że oszukuje, tak? Proszę.